Zaczynamy kolejny vlog. Siema, siema, z tej strony Alcia i Prozis ze Spanie w Wanie. Ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że zrobiliśmy stelaż na łóżko i niestety nie dokończyliśmy go z powodu tych oto małych plastikowych elementów. Niestety źle je policzyłem, więc przyszła nowa dostawa i dzisiaj kończymy. Mieliśmy kupione tylko te plastiki na dwie części, te nieruszalne. A nie pomyśleliśmy, że muszą być również na tych belkach, które będą nam się przesuwały. Więc dzisiaj właśnie mocujemy je i będziemy testować, jak się łóżko nasze rozsuwa. Więc pokrótce wam pokażemy, jak my się za to zabieramy. No, także zaczynamy. Tłumaczę od razu, o co tutaj chodzi, że są cztery belki obok siebie. Więc te dwie belki, o ta ostatnia i ta belka, gdzie widać, gdzie są czarne plastiki, one nie będą się ruszały. One będą tutaj przymocowane, ale też nie na stałe, z racji tego, że będziemy chcieli, żeby to łóżko było z możliwością demontażu. Jak będziemy chcieli przewieźć coś większego, no to chcemy wynosić to łóżko i mieć tutaj pusto. Więc tutaj będą takie haczyki, takie blokady, tak jak na przykład w furtkach są, coś takiego, że wyciągamy te blokady i te belki nie będą nam mogły się ruszać. Więc tak, jak, one będą... tak jak mieliśmy w teczce, możecie zobaczyć tu. Więc tutaj one nie będą się ruszać, a te dwie kolejne właśnie, te srebrne tutaj, bez czarnych jeszcze plastików, tylko z tymi w sumie dwoma, to one będą nam się przesuwać. I dlatego teraz już robimy te plastiki na kolejne listewki, czyli ta listewka sięga do tej belki i do tej belki, a na tej belce będzie kolejna listewka, która będzie sięgała nam, o tak, tu będzie się opierała i o tą będzie się opierała i te dwie belki będą nam wyjeżdżać. Czyli ta belka spotka się z tą, a ta belka rozsunie się nam do końca, dzięki czemu będzie tą ostatnią belką, czyli najdłuższą do łóżka. Ona nam będzie zakończała tą krawędź łóżka. I będą się dosuwać aż do tego momentu. Tu jeszcze przyjdzie jedna deska boazeryjna i tutaj w tej wnęce one będą sobie jeździć. Dokładnie. No i teraz bierzemy właśnie dystansę i tak, żeby idealnie wyliczyć tutaj tą odległość, najpierw robiliśmy, mocowaliśmy te plastiki, to już jest przymocowane i teraz odmierzamy w ten sposób i kolejne plastiki mocujemy tutaj, dzięki czemu jak damy kolejną właśnie o tutaj tą listewkę, tu i tu, tu jeszcze nie mamy tego plastiku, więc dopiero go będziemy mocować, on trochę głębiej, o. Nam wsunie się, tu będzie kolejny plastik i one będą się rozsuwać i wsuwać. I będziemy mieli super rozsuwalne łóżeczko. Nawiercamy sobie małą dziurkę z plastiku. O, jak tylko plastik puści, robi się nam taka mała dziurka tutaj w metalu. Teraz robimy dziurkę. Tak jest. No i tutaj na takiego blachowkręta wkręcamy. No i... no i gra muzyka. Kolejnym etapem naszej pracy jest zrobienie takich listewek 5 na 100, żeby po prostu przewiercić je od góry. Ponieważ te listewki, one są w plastikach, ale ta bela w tej płaszczyźnie może się ruszać. Ale jak przekręcimy właśnie 4 takie listewki od góry, to ona się nie będzie ruszać i wtedy łóżko, jak będziemy rozsuwać, no to nie będzie jakiegoś tam ryzyka, że one się wszystkie poprzesuwają i jeszcze, nie daj Boże, wypadną. Dlatego kolejny krok. Wymierzam i cnę. Thank you.
Chusteczki gotowe. Chusteczki gotowe, wycięte. Teraz trzeba je trochę oszlifować i możemy je przykryć. No i panie i panowie, chwila prawdy. Mamy tutaj te nasze listewki, które wyciąłem. No i one w teorii, jak przykręcimy tutaj na dwie śrubki, to powinny się trzymać. I to łóżko wtedy nie będzie latać w ten sposób. Także przykręcamy je, no i zaraz zobaczymy, czy teoria spotka się z praktyką. Chwila prawdy, no trzymajcie kciuki. Co miałoby się tu malować nie udać? No jak, myślisz co? Brzydko się uda. Porządna robota, próbujemy. No dobra, i teraz oficjalnie chwila prawdy. Podokręcaliśmy tutaj te listewki. Już wiemy, że to powinno być albo grubsze, albo po prostu nie da się tego zrobić, bo one delikatnie latają. Powinno wyjeżdżać w teorii. Także los chwilos, los prawdos. Nie no, easy, to bardzo delikatnie idzie. Tak? No. Jak na prowadnicy? Ekstra. Jak na kółkach jedzie. Wow. Nie, to bez przesady, ale naprawdę jedzie spoko. Nie ma problemu i nie czuć tego, że to jakoś na boki uciekało. Tak? No nie ma oporu. No i teraz z powrotem? No i super, że właśnie to też podpowiemy, że wyliczyliśmy dokładnie, żeby łóżko dojechało dotąd i żeby tutaj zatrzymało się w tym miejscu, żeby nie było takiej sytuacji, że nam to wypycha. Więc musieliśmy to sobie wyliczyć po prostu, na jakiej długości ma być łóżko. No tam będzie trzeba przyszlifować, bo jest nierówny ten jeden klocek. No to nie poskoczy. No. Także to jest do poprawki. Ale to zaraz zrobimy. A jeszcze tam jest wiertło w ogóle na tym. Ola Boga. Nieprzygotowani to danie. Panie, daj pan spokój. Co to za prezentacja? Jednym palcem to zrobię. Niemożliwe. No jeszcze nie wiem, czy dam radę jednym palcem. No. Ale... O. Ja cię kręcę. Amazing. I 2 metry. Et voilà. No. Cieszmy Lovens, bo to chyba... Więcej już tego nie będziemy rozkładać. Będziemy rozkładać, zobaczysz. No dobra, zobaczymy. Ankietę będziemy robić. Zakłady będziemy robić, czy rozłożymy, czy nie rozłożymy. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie, czy będziemy rozkładać to łóżko, czy nie będziemy rozkładać tego łóżka. Team Prozi nie rozkłada łóżka, Team Alcia rozkłada łóżko. Podejście drugie, przeszlifowane. Już tam Prozi właśnie przeszlifował teraz i było taki mały uskok, bo źle była kantówka po prostu wpasowana. Więc jest już wyszlifowana i teraz już zdecydowanie ładniej chodzi. Jedno sobie pyk, jest do końca. I pyk, bez problemu. To mamy już łóżko gotowe i możemy wam teraz tak w skrócie opowiedzieć od początku w sumie, jak to zrobiliśmy. Bo w trakcie jak nagrywaliśmy, to trochę się pogubiliśmy i teraz nie wiemy, co już powiedzieliśmy, a czego nie. Więc od początku po prostu zaczynając, to no o tych belkach mówiliśmy, że są z Ikei. Tu mamy 4 sztuki tych aluminiowych belek. Do tego mamy przymocowane listewki. One są super lekkie i są giętkie. Nie wiem, czy to widać nas pod tym kątem, ale one teraz są w ten sposób wygięte, więc dopiero jak je dociskamy, one się prostują. To trochę nam łóżko podniosło i tego rzeczywiście się nie spodziewaliśmy, że będzie aż tak wysoko to łóżko, bo liczyliśmy maksymalnie dotąd, a okazało się, że jeszcze z tymi deseczkami będzie ciut wyżej, więc tam jakieś, nie wiem, parę centymetrów na wysokości zyskaliśmy albo straciliśmy, po prostu podnieśliśmy o te 3 centymetry. Jeśli chodzi o te końcówki, to Prozi je zamawiał przez internet. Zamawiał je gdzieś na stronie internetowej, to po prostu jak sobie wpiszecie, to na pewno gdzieś wam wyskoczy. W Ikei też wiemy, że można je dostać, bo my w pierwszej kolejności pytaliśmy w Ikei, czy mają właśnie te końcówki. Końcówki do listewek. Plastikowe elementy mocujące listewki do łóżka. Tak, więc my o nie pytaliśmy w Ikei. I rzeczywiście jest tam możliwość na dziale reklamacji i zwrotu dostania po prostu takich końcówek. Tyle, że one są nieco inne, bo są dedykowane do modelu akurat na łóżka, które jest dostępne w Ikei. I to była taka biała końcówka, która miała jeszcze po środku 2 takie zaciski, które się po prostu wciskało w belki. My nie mamy takich otworów, więc to zupełnie do nas nie pasowało i trzeba byłoby to wycinać, więc stwierdziliśmy, że kupujemy przez internet. Zostały tutaj
wywiercone po prostu otworki, w które Paweł właśnie przymocował, to chyba taki blachowkręty, nie? Co? Tak, no blachowkręty. Na blachowkręty po prostu jest przymocowana ta końcówka plastikowa. No i to jest zrobione w takim układzie, że dwie belki właśnie są niejeżdżące, o ta, którą tu widzicie, plus belka ta ostatnia. I one są na sztywno przymocowane, zostawione i to będzie konfiguracja łóżka taka, która będzie zawsze, która będzie po prostu w złożonym łóżku. Natomiast druga funkcja, drugi wariant to jest właśnie łóżko rozkładane. I te dwie belki są właśnie ruchome, więc teraz pokażę, jak to wyciągamy. Tutaj generalnie wymyśliliśmy takie wzmocnienie w postaci właśnie tych listawek, tej sklejki. I daliśmy 3-4 takie sklejki. One widać, są bardziej takie proste niż te wygięte listewki. Po to, żeby ta cała konstrukcja nam nie latała na boki i żeby łatwo było to rozsunąć. Jednak w praktyce okazało się, że to nie niweluje wcale tych ruchów w boki, bo niestety dalej to po prostu lata, ale to jest super potrzebne po to, żeby jak wyciągamy to łóżko, żeby nie wylatywały te listewki. Bo gdybyśmy nie wzmocnili tutaj, nie przymocowali tych listewek, no to naturalnie jakbyśmy to wyciągali, to te listewki wszystkie powypadałyby z tych zakończeń, bo one tam nie są ani przyklejone, ani przywiercone. Są same końcówki przywiercone. Więc te listewki trzymają po prostu ramę, że jednocześnie wysuwamy te dwie belki, a dwie zostają sztywne w tamtym miejscu. I tak rozsuwamy sobie to łóżko. W tym momencie one ma wymiar, właśnie musimy to do końca dokładnie zmierzyć, ale jest około 2 metrów w tą stronę. I tutaj, tam gdzie są te wycięcia, 194, więc prawie 2 na 2 metra, czyli ogromne jest to łóżko. Ale bardzo nam na tym zależało rzeczywiście, żeby... Znaczy mi w sumie bardziej, bo Paweł na każdym nagraniu powtarza to, że nie będziemy tego zupełnie rozkładać. Ja się uparłam, żeby to było, bo niewiele czasu i wiele siły nas to kosztowało i wagi tak naprawdę. No wiadomo, troszkę wzrosła ta waga, ale nie jakoś diametralnie. A jeśli chodzi o takie zastosowanie, funkcjonalność w przyszłości, to to będzie genialne, bo będziemy mogli, słuchajcie, tutaj sobie siedzieć z nimi, grać w karty, plus to, że będziemy mieli dwa różne widoki. Jak chcemy, śpimy w tą stronę, jak chcemy, śpimy w tą stronę. A w przyszłości, jak tutaj jeszcze w tym miejscu będziemy mieli projektor, rzutnik, no to będziemy mogli sobie leżeć w tą stronę, że będziemy mieli głowy oparte o drzwi, a tu będziemy sobie oglądali filmy. Więc bardzo fajna opcja z tym wyciąganiem łóżeczka. Jeszcze musimy pomyśleć, co tutaj zrobić. Jeśli wy macie jakiś pomysł, żeby usprawnić to latanie właśnie na boki, żeby nie latało to, to dajcie znać, bo my na razie jeszcze nie myśleliśmy jakoś nad tym specjalnie, a warto byłoby coś tu po prostu wykombinować, żeby rzeczywiście to łóżko nie latało, bo po pierwsze rysuje nam strasznie tutaj te sklejki. Ja już to raz szlifowałam, jak zrobiło nam to rysy. No ale za każdym razem jak wyciągamy to łóżko, to nie jesteśmy w stanie idealnie prosto go wyciągnąć. I niestety gdzieś tutaj jest ten problem, więc będziemy myśleć, co z tym zrobić dalej. I trochę jeszcze się obawialiśmy, czy na pewno te listewki utrzymają nasz ciężar, czy będą ok, czy nie będą pękać. Bo też słyszeliśmy rzeczywiście takie opinie, że gdzieś te takie cienkie listewki po prostu pękają. I w tym przypadku zupełnie się niczego nie baliśmy, no bo łóżko jest złożone, fajnie w siebie wchodzą te wszystkie belki i jest ok. Naprawdę jest super wytrzymałe, można się kłaść, można mieć punktowy nacisk i naprawdę jest spoko. Znaczy punktowe może nie jakoś tam dokładnie, że na jedną belkę, ale że jak usiądę, no to że nic nie pęka, nic się nie rusza. I my się obawialiśmy, że jak łóżko właśnie będzie rozłożone w ten sposób, no to one wyjeżdżają. I tu widać, że ewidentnie to wszystko jest przerzedzone. I obawialiśmy się, że w takim układzie to wszystko może nam niestety popękać, ale przetestowaliśmy, kładliśmy się na tym z materacem, bez materaca i naprawdę są wytrzymałe. One są tak super giętkie, że mogłoby się wydawać, że są tak cienkie, że zaraz pękną, a naprawdę super się trzymają, więc bez obaw. No nasz ciężar utrzymują bez problemu i mamy nadzieję, że jak będziemy gdzieś tutaj ze znajomymi siedzieć, to raczej też powinno być wszystko ok. I odnośnie łóżka, to bardzo chcielibyśmy podziękować, bo my ten patent znaleźliśmy w internecie, czy na YouTubie, czy nie, chyba na Instagramie znaleźliśmy, na Instagramie.
u Rano i Ann. Tu wam podajemy też nazwę, gdzie możecie zobaczyć, bo my u niej podpatrzyliśmy właśnie u Ani, jak ona ma to łóżko u siebie w Ducatosie zrobione, więc mega fajny pomysł, zainspirowała nas i tym oto sposobem zrobiliśmy to łóżeczko też u siebie, bo szukaliśmy naprawdę tysiące różnych sposobów, przeglądaliśmy w internecie, na YouTubie, jak to łóżko zrobić, żeby było rozsuwane, żeby było lekkie i żeby było wytrzymałe. I miliony różnych, naprawdę przeróżnych było pomysłów, a ten pomysł okazał się genialny, więc jak rozkładane łóżko? Super polecamy, bo konstrukcja jest mega solidna. I voilà, tak ma wyglądać nasze rozkładane łóżeczko. Tak więc kończymy na dziś, znaczy w sumie przez ostatnie parę dni porobiliśmy tyle, co mogliśmy, więc dziękujemy, że byliście z nami, że nas wspieracie, że doradzacie nam, że macie jakieś pytania do nas, bo my z chęcią też na to wszystko odpowiadamy. I mamy nadzieję, że to, co dzisiaj zobaczyliście w naszym odcinku, będzie wam super pomocne, bo my sami szukaliśmy bardzo długo szukaliśmy informacji na temat łóżka i staraliśmy się to wytłumaczyć jak najlepiej potrafimy, więc mamy nadzieję, że dużo z tego filmiku wyciągniecie. Natomiast jeśli czegoś zabrakło, dajcie nam znać w komentarzu, to my też oczywiście staramy się tą całą wiedzę uzupełniać, bo jak wy pytacie i my na to odpowiadamy, to później kolejne osoby tą odpowiedź mogą znaleźć wtedy już w komentarzach. Więc za pytania też bardzo wam dziękujemy. W teorii, jak to oglądacie, to my jesteśmy właśnie we Włoszech, w górach, więc zapraszamy do nas na Instagram. Możecie zobaczyć, jak kończymy sezon zimowy. Będziemy się urlopować we Włoszech, zaczynamy urlop właśnie, więc trochę będziemy odpoczywać. Widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Do zobaczenia, pozdro. Do zobaczenia, cześć. We ain't going